Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na otwieranki. Obejrzymy sobie dzisiaj nowe książki. Podobnie jak poprzednim razem, dobrałam je w pary. Mam nadzieję, że te pary będą w miarę sensowne. Zaczynamy. Pierwsze, idą książki o tym, jak ważna jest sztuka w naszym życiu. Pierwsza z nich to Oczy Mony, napisana przez Thomasa Schesslera, który osobiście, prywatnie, zawodowo jest historykiem sztuki. I napisał książkę, która łączy jego pasję, jego zawód ze sztuką pisania. To jest powieść, która opowiada o dziadku oraz wnuczce, którzy zwiedzają różne muzea na świecie. Dziewczynka ma lat 10, dziadek jest starszym panem i każdego tygodnia zabiera tą dziewczynkę do innego muzeum, gdzie ogląda z nią, opowiada jej o dziełach sztuki. Dlaczego to robią? Otóż dziewczynka jest chora. Okazuje się, że w niedługim czasie może utracić całkowicie wzrok. I dziadek przed tym chciałby pokazać jej całe piękno świata. Ja tutaj coś kombinuję cały czas, przepraszam Was, nie przygotowałam tego wcześniej, ale chciałam Wam pokazać, że książka ma obwolutę, która się otwiera. Można ją rozłożyć jeszcze raz i zobaczyć reprodukcję dzieł, które omawiane są w tej książce. Tak więc wydawca ułatwił nam bardzo czytanie tej książki, bo kiedy nie znamy danego dzieła sztuki, nie musimy odrywać się od lektury, lecieć gdzieś tam do internetu czy też do albumu, żeby obejrzeć sobie dany obraz, tylko możemy szybko rzucić okiem na okładkę. Myślę, że będzie to fajna książka, ale trochę się jej boję. Bardzo się cieszę na opowieści o dziełach sztuki, ponieważ to uwielbiam. Natomiast nie do końca lubię ckliwe historyjki. Mam nadzieję, że autor oszczędził nam tutaj ckliwości, mimo trudnej tematyki. Tak więc powiedzcie mi, czy już jesteście po lekturze i jak ta książka wypada. Druga z tej pary to książka koreańska, Kuchnia książek, Kim Ye-hai. Tak wygląda okładka. I mamy tutaj takie zdanie. Życie jest jak regał z książkami, nigdy nie wiesz, jaka ci się trafi. Oczywiście jest to sparafrazowane zdanie z książki, z filmu o Forrestie Gumpie, musiałam sobie przypomnieć. I jest to książka, która opowiada o bohaterce, która angażowała się w swoją firmę, w swój własny startup, poświęcała jej bardzo dużo czasu, ale ta cała sytuacja upadła. Musiała sprzedać tę swoją firmę i wyjechała do małej miejscowości, gdzie otworzyła księgarnię. I ta księgarnia stała się takim ważnym punktem na mapie tej okolicy, ponieważ ludzie przychodzili tam do niej, czy przychodzą do niej, aby poopowiadać o swoim życiu, zasięgnąć rady, a także dostać książkę, która ma im pomóc rozwiązać swoje problemy i spojrzeć na życie z innej perspektywy. Tak więc kolejna książka o tym, że sztuka może poprawić nasze życie, książka koreańska. Następna dwójka to także książki związane ze sztuką. Pierwsza z nich dotyczy Polski i Zakopanego. Zakopane od dawna było ulubionym miejscem, do którego wyjeżdżali artyści, czy to pisarze, malarze, muzycy. Teraz już pewnie tak nie jest, nie wiem, kto jeszcze lubi tam jeździć, ale Zakopane artystek to książka o kobietach, o artystkach, które tworzyły tam, które wyjeżdżały w góry, wyjeżdżały do Zakopanego po inspirację. I kogo my tutaj mamy? Już zaglądam na okładkę i postaram się szybko znaleźć.
Na przykład Pawlikowska Jasnorzewska, czyli mamy literaturę, Stryjeńska, malarstwo, Naukowska. Wspomina się tutaj także artystów mężczyzn, jak na przykład Witkiewicz, Chałubiński i inni. Ale myślę, że książka ta będzie dotyczyła głównie artystek. Aha, na przedział okładki mamy więcej nazwisk. Modrzejewska, Solska, Zapolska, Konopnicka i inne jest dopisek. Książka wydana jest z ilustracjami, ale są to czarno-białe reprodukcje, czy to zdjęć, czy też dzieł, czy miejsc w Zakopanem. Myślę, że może być ciekawe. Tak ta książka wygląda. Wydawnictwo Znak. I druga książka, także o kobietach w sztuce, to Historia sztuki bez mężczyzn, napisana przez Katie Hessel. I to jest książka, która wydana jest w znacznie bardziej bogaty, elegancki sposób. Papier jest taki kredowy i ilustracje kolorowe. I tych ilustracji jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Autorka opisuje historię sztuki, pomijając dokonania mężczyzn, a skupiając się na dokonaniach kobiet. Oczywiście w tej sztuce dawnej tych kobiet jest tutaj bardzo niewiele, bo znanych artystek, znanych malarek jest naprawdę niedużo. Natomiast im bliżej współczesności, tych nazwisk, dzieł i artystek jest znacznie więcej. Myślę, że będzie to naprawdę wspaniała lektura i coś, co jest nam bardzo potrzebne. Przechodzimy do kolejnej pary. Teraz mamy dwie książki biograficzne. Pierwsza z nich to jest także książka o niezwykłej kobiecie. Kobiecie, która wyprzedzała swoje czasy. Niezwykłe życie Nelly Bly. Nelly Bly żyła w XIX wieku, żyła w Stanach Zjednoczonych. Jako młoda dziewczyna została dziennikarką i miała różne szalone pomysły. Jako jedna z pierwszych tak naprawdę wprowadziła coś takiego jak reportaż wcieleniowy. Pewnie wtedy jeszcze się to tak nie nazywało, ale chcąc zbadać warunki życia w szpitalach psychiatrycznych, dała się na kilka dni zamknąć w takim szpitalu. Podejmowała także różne szalone działania, na przykład wyruszyła w podróż dookoła świata śladami bohatera Werna, chcąc zobaczyć, jak wiele czasu zajmie jej opłynięcie, oblecenie, przebycie drogi dookoła świata. Z tego oczywiście pisała depesze. To książka o jej niezwykłym życiu, o tym, jak bardzo wyprzedzała swoją epokę, bo dodam jeszcze, że wszystko to robiła w takich długich sukniach, niezbyt wygodnych, niezbyt nadających się w takie ekstremalne podróże. I druga biografia, znacznie grubsza, myślę, że bardziej dokładna także, to Starzyński prezydent z pomnika Grzegorza Piątka. Grzegorz Piątek to jest ten autor, który zdobywa wszystkie nagrody za swoje książki o architekturze, o Warszawie, także o Gdyni. I to jest książka, która jest wznowieniem, ale Grzegorz Piątek powiedział, że nie jest to wznowienie jeden do jednego, tylko on w tej książce bardzo dużo zmienił. To jest praktycznie zupełnie nowa książka. On ją przepisał na nowo i dopisał dużo innych rzeczy. Tak więc postanowiłam, że przeczytam sobie biografię Starzyńskiego. Stefan Starzyński, znamy go z takich legendarnych opowieści o tym, jak zaatakowano Warszawę podczas II wojny światowej. To taki bohaterski prezydent, wzór patriotyzmu. Natomiast Grzegorz Piątek stara się także zajrzeć pod tą legendę, sprawdzić, kim naprawdę był Starzyński, bo żaden człowiek nie jest spiżową postacią, żaden człowiek nie ma tylko i wyłącznie jednej twarzy i to jest książka, która pokazuje nam, jakim człowiekiem był Starzyński. Jako polityk, prywatnie, jako członek rodziny.
Tak więc, jeżeli jeszcze nie czytaliście, bądź też czytaliście starą wersję i chcecie zobaczyć nową, to informuję, że się pojawiła. W tej książce też jest bardzo dużo materiału graficznego. Naprawdę co kilka stron mamy tutaj zdjęcia, oczywiście wszystkie czarno-białe. Kolejna para to książki dotyczące skomplikowanej historii Polski. Jedna cieniutka, jedna dosyć gruba i zacznijmy od tej większej, która ma tytuł Pożydowskie, niewygodna pamięć, napisała ją Agnieszka Dobkiewicz. I jest to książka, która mówi o tym, że w żadnym innym języku na świecie nie występuje słowo pożydowskie, tylko w Polsce. I autorka zastanawia się, dlaczego tak jest, jak głęboko sięgają korzenie tego, co pożydowskie, jak historia Żydów łączyła się z historią Polaków, przecież przez wiele stuleci Żydzi i Polacy żyli obok siebie, byli sąsiadami, zakładali rodziny, w których byli i Żydzi, i Polacy. I jak potem ta droga ich się rozeszła i dlaczego teraz słowo pożydowskie łączy się z poczuciem wstydu. W tej książce też mamy ilustracje. Nie ma ich aż tak dużo jak w tej poprzedniej, ale także znajdziemy różne zdjęcia, reprodukcje, rzeczy, o których pisze autorka. Ta książka, myślę, że dotyczy także wielu innych rzeczy, ponieważ jest bardzo gruba i myślę, że autorka włożyła w nią bardzo dużo pracy, żeby przedstawić ten temat dogłębnie i w sposób jak najbardziej obiektywny. I druga książka o historii Polski, czyli Co widziała matka B, opowieści z Barda. Bardo to niewielka miejscowość leżąca w Kotlinie Kłodzkiej na Dolnym Śląsku. I znajduje się tam figurka Matki Boskiej, która liczy 1000 lat. To jest figurka w drewnie i ta figurka była świadkiem bardzo wielu zdarzeń, które miały miejsce w okolicy. I autor opowiada o historii tej okolicy, pokazując, jak przeszłość, teraźniejszość przetaczają się przez niewielkie miasteczko, jakie mają wpływ na życie mieszkających tam ludzi, kto tam w ogóle mieszka i jak to się zmienia na przestrzeni wieków. Bardzo lubię takie książki i myślę, że zaraz ją sobie odłożę do czytania, ponieważ ona mnie bardzo kusi. W ogóle bardzo podoba mi się ta okładka z tą Matką Boską, na taką tronującą. Kolejna para to książki o kobietach w rodzinie. Dwie takie średniej wielkości powieści. Zaczniemy od tej polskiej. Juno Anny Dziewit-Meller. To historia dwóch sióstr. Ich życie potoczyło się w bardzo różny sposób. Jedna z nich mieszka w Warszawie, jest matką trójki synów, spłaca kredyt, no generalnie żyje tak jak większość z nas, borykając się z każdym dniem. Druga z nich została w rodzinnej miejscowości nad jeziorem, zdaje się na Mazurach, i prowadzi takie życie celebrytki. Ma dobrze funkcjonujący kanał na Instagramie, pokazuje swoje życie tam oczywiście z jak najlepszej strony. Natomiast jej życie prawdziwe wcale tak nie wygląda. Ona się mierzy z wieloma problemami, między innymi z bezpłodnością. I te dwie siostry znowu się stykają, znowu muszą ze sobą przebywać, ponieważ coś złego dzieje się z ich ojcem. I z tego, co już zdążyłam się zorientować, to jest taka słodko-gorzka opowieść o codziennym życiu, o zwykłej rodzinie. Bardzo lubię takie historie, więc już zacieram ręce i bardzo się cieszę, że niedługo będę tę książkę czytać. A tutaj mamy książkę słowackiej autorki, o ile dobrze pamiętam, Beaty Belogowej, Kornelię. Też ma bardzo fajną okładkę i to jest książka, w której pojawiają się elementy realizmu magicznego, ale także opowiada
o historii rodziny, w której rodzą się same dziewczynki, a mężczyźni albo szybko odchodzą, albo szybko umierają i generalnie są nieobecni w życiu tych kobiet. To jest taka opowieść obejmująca kilka pokoleń kobiet i myślę, że będzie bardzo piękna, sądząc po okładce. Wiem, że nie powinno się książki oceniać po okładce, ale ta do mnie bardzo przemawia. Została nam ostatnia para książek i to są książki, które wydaje mi się łączy temat kryzysu psychicznego. Pierwsza z nich to książka Claire Alexander, Nie jesteś sama, Meredith. I Meredith jest młodą kobietą, która ma pracę zdalną, która ma jakieś tam swoje zainteresowanie, układa sobie puzzle, ale od 3 lat nie wyszła z domu. Jej lęki nie pozwalają jej na opuszczenie tej bezpiecznej przestrzeni. Świat dla niej nie istnieje. Ona się tego świata boi. Ale świat w pewnym momencie zaczyna pukać do jej drzwi. Zjawiają się osoby, które próbują ją wyciągnąć z tego kryzysu i próbują sprawić, by znowu cieszyła się życiem. Taka oto książka. I książka polska Macieja Marcisza, Znaki Zodiaku. Ta książka ukaże się dopiero na początku czerwca, ale już mogę Wam o niej opowiedzieć. To książka o przyjaciołach, którzy wyjeżdżają do Toskanii, aby poukładać sobie świat, aby poukładać sobie w głowie. Max jest pisarzem i jest popularny. Napisał trylogię, która opowiada o jego trudnym dzieciństwie. Tylko że krytycy, czytelnicy zaczynają podejrzewać, że to wszystko jest wymyślane. Natomiast jego przyjaciółka pracuje w biurze translatorskim i nie cierpi swojej pracy. Czuje się wypalona, nie chce tam chodzić. Pewnego dnia wychodzi z domu i zamiast udać się do biura, udaje się do szpitala psychiatrycznego, wołając, prosząc o pomoc. I ten wyjazd pomaga im, czy też ma pomóc, nie wiem, czy pomoże, w poukładaniu sobie wszystkiego w głowach, wytłumaczenia sobie różnych spraw, przemyślenia różnych spraw. Podobno jest to lekka, miła i przyjemna powieść, chociaż dotyczy trudnych problemów. Znaki Zodiaku, Maciej Marcisz. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się trafić w Wasz gust, że zaproponowałam Wam książki, które będziecie chcieli przeczytać. Ja oczywiście chcę przeczytać wszystkie, dlatego też one się u mnie znalazły i czekają grzecznie w kolejce do przeczytania. Myślę, że pierwsza, za którą złapię, to będzie Co widziała matka B, a później będą to jakieś książki o sztuce. A potem się zobaczy, na co będę miała ochotę. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam Was za tydzień. Pamiętajcie o tym, że możecie zostawić serduszko, łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał i pojawiać się tutaj regularnie w każdy wtorek o 18:00. Do zobaczenia już za tydzień. Pa, 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 pa.